Jak wiecie, jest dzisiaj ostatni dzień tego serwera i sprawa wygląda tak, że zostało mi tylko 50 grzybów. Jestem na pozycji 95. O, telefon od Roberta z Playa, muszę odebrać. No cześć, co słychać chłopaków w wielkim świecie? A co, gazet nie czytasz? No nie, co tam chciałeś? Moje dni, a w zasadzie godziny, zostaje policzona. Moja ostatnia wola to, żebyś przeczytał mój testament na odcinku. To świetnie się składa, bo właśnie nagrywam odcinek. Nie przejmuj mi, jak do ciebie mówię. Dostaniesz ode mnie w spadku dwa magiczne kody, które będziesz mógł wykorzystać na dowolny cel. Niestety, nie mam nic oprócz tych kodów. Kurczę, dziwny telefon. Tak więc poproszę intro. Yeah! Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym odcinku z serii Przygody Gzikssona. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, kto dał głos do rozmowy, którą przed chwilą słyszeliście, nie zapomnijcie zobaczyć, co jest w opisie. Tam umieszczę informacje na temat tej osoby. Także co, zaczynamy, bo już powoli zaczynam wypadać z top 100. Jak widzicie, akurat wskoczyła teraz 99. pozycja. Ja mam grzybów 3650 i chyba jestem szalony, jak ładuję grzyby 6 godzin przed końcem serwera. Mam przygotowane dla was dwie nutki. One nie są z topki, jeśli chodzi o kartę na czasie. One są po prostu, no nie powiedziałbym, żeby one były randomowe. No raczej bardzo pasują do tej sytuacji. No bo wiecie, koniec serwera, jutra nie będzie na tym serwerze, no i tak dalej. Zaczynamy. No i co? Najpierw to pasowałoby jakieś itemki poszukać, nie? Ja kurczę, nie mogę się do tego przyzwyczaić, że gdy nagrywam jakieś piosenki, nie, to strasznie cicho słychać je, nie? Prawie ich nie słyszę. Ale dobra. Jeżeli wam to ma pomóc w... No po prostu, jeżeli ma to lepiej brzmieć, no to trzeba się do tego przyzwyczaić. A więc rolujemy, bo tu nie ma czasu na takiego zgadywanki. Ej. Zobaczymy, o ile jest. Plus 28, plus 22. To teraz wiecie, czemu mnie tak biją, nie? Plus 22, taki szybki, wiecie, szybki, jakąś szybką broń. Szybką z szybki, nie? Żeby mnie aż tak nie bili, bo zaraz wypadnę, nie? Kurczę, nie ma nic na zręczność. Nie trafia się nic na zręczność. Kurde, słabo. Cokolwiek, bo tu jest słabo z tym. Ja może nie zauważam, że broń zmienię i tyle, ale plus 35, taki epik, jakby się trafił teraz. O, widzicie? Plus 32, rozrzut jest. Dobra, nie będziemy patrzeć na rozrzut. Idziemy do zbrojowni. Robimy dziurę za grzyby. Wrzucamy tu klejnot. Porównamy teraz. Dobra. 904, a tu jest 948. To raczej nie powinni mnie bić. Ja teraz zrobię krótkie... Nie no, kurczę. Nie zrobię krótkiego cięcia, ponieważ leci muzyka w tle, więc... Musimy rolować dalej. A chciałem, kurczę, cięcie zrobić. Chciałem tyle na odcinku rolować, ale proszę państwa, mamy pierwszego epika. On będzie dla naszej zwiadowczyni. Nie będziemy tu marnować itemów, nie? Jak się trafił item po 50 grzybach. O kurde, tutaj zaniedbałem Kunegundę i ogólnie swoich pomocników, jeżeli chodzi o wbijanie im levelów. Levelów, jak ja mówię w ogóle, leveli. O, chodzi mi o poziomy, nie? Ale kurczę, no...
Nie spodziewałem się, że będę miał tyle grzybów przed samym zakończeniem odcinka, tak naprawdę wam powiem. Nie wiem, jak przewalić tyle grzybów w 6 godzin. Teraz szukamy jakiegoś itemu rozsądnego w miarę. Jak widzicie, mam 43 klepsydry uszykowane, żeby sobie przeklikać aweczkę. Jeszcze pójdziemy pewnie do gabinetu magii. Pewnie tam będziemy szukać itemów, także spokojnie sobie będziemy to robić. I będziemy przy okazji klepsydry sobie szukać. Zbrojownia. A nie, zbiją mnie do, poniżej top 100, to jest pewne. Szczerze to... Nawet nie potrzeba tutaj wrzucać itemów do kibla, no to jest ostatni dzień, także wiecie. Wrzućmy na przykład ten item. Tu jest dla Woja, tylko chciałem wymienić profesję, nie? Nie, że wiecie. Nie chodziło tutaj o punkty w toalecie, nie chodziło tu o manę, bo i tak nie będzie wyższego poziomu aury, nie? Tutaj damy. Nie, zostawimy tutaj. Zobaczymy, czego będziemy potrzebować później. Zostawimy sobie najwyżej 5 epików i pomyślimy, co dalej z nimi zrobić. Który do ziom level jest. Tym znikąd wspiął się na Mount Everest, które do CD jest. A nie jeden myśli, że jak wyda tega na niego do Mercedes Benz. To podziemny sen, ogrze w pierwszej lidze i z dnia na dzień marzycieli do częściej widzę, ten sen będzie do wiem. No i kurczę, nie trafiłem się za bardzo w ten. Nawet jebane efe tutaj pchać w sklepie. Underground to nie mainstream fejni, bo tu za serenady nie kupić jakaś baby lady. Tutaj wspinasz się do góry, bo cash powoli, a każdy wokół tylko marzy, żebyś się spierdolił i robisz kurwa ten rap, a nie garze. Sezonowiec, który tu wpadł, kamikadze, tani błazen, bo nawet jak byłem... Niestety, jak widzicie, nic się nie trafia na razie, może przejdziemy do gabinetu magii. Tutaj wiadomo, wolniej trzeba szukać, bo o, takie o coś, takie o znowu coś. Nie, no tego nie potrzebujemy. Jestem ciekawy, ile osób zrobiło aweczkę od razu po 24. Pewnie dużo osób, a to jest w sumie... No nie wiem, czy to jest dobrze. Ogólnie, bo później nie ma jak wbić levela, wbić czci, zdobyć golda. Trochę słabo, no ale trudno. O, tutaj już jedna klepsydra poszła. I to uczucie jest warte tych lat, wlepię na gal. W białą kartkę ten szmat czasu od nocy do rana. Nie rap, pała zalana na max. Bo typa w TV wersy to banał kanał, taki jak pana mama. I wkurwiam się jak mał w pogoni oni. W TV robią syf, kurwa, muszę. No tutaj dwie klepsydry, sporo klepsydry się trafia. No ale ja nie chcę klepsydry aż tak bardzo. One są też potrzebne, ale nie aż tak. Bardziej te epickie są potrzebne. Jeżeli to czujesz i twoje rapy to coś więcej niż jebane chuje, muje, kibicuję ci. Rzuć swoje rapy na swój projekt i zobaczysz, sami zamkną diapy, reskół boje. Ja zrobiłem to i do mnie idzie mój sen. Zawsze kładłem serce w rapie, wiedziałem, co przyjdzie ten dzień. Chcą tego stylu, dziwię się skąd jest ich tylu. Popytają mnie skąd się wziąłem. O, mamy pierwszego epika plus 40. Wow, wow. To jest piękny epik. To jest piękny epik. Przedłużony będzie ten odcinek na bank. Zaraz tutaj cięcie chyba zrobimy. Bo nie będzie chciało wam się oglądać chyba, jak ja się przebieram, nie? Powiedzmy, że do 2000 grzybów będę szukał. I resztę zostawię ogólnie na lochy i tak dalej, bo widzicie, on te lochy trzeba zrobić, trzeba na nie mieć grzyby, a tutaj itemy się nie trafiają za często. Także widzimy się za chwilę. No troszeczkę przesadziłem, no mówiłem, że na 2000 się zatrzymam, zatrzymałem się na 1913.
Wymieniłem sobie i pachołkom wszystkie itemy, jeśli chodzi o gabinet magii, no znaczy starałem się. No tutaj jakieś buty, one są w sumie lepsze. Jeszcze spróbujemy coś poszukać. Tak. No bo w sumie teraz do wymiany jest pas i broń. Ale z bronią to jest tak trochę, wiecie, ciężko. Bo żadna jeszcze nie wypadła, więc pomocnikom raczej też nie wymienię. No poszukamy może coś. W sumie nie ma, jest zła ta broń, którą obecnie mam. I musimy nad nią rozpaczać. Spróbuję jeszcze tutaj coś pocisnąć. Jest broń, kurczę. Jak ja chyba dobry jestem w Shakesa. Możecie tak mówić od dzisiaj. Nie no, dobra, szukamy sobie. A raczej szukamy sobie szczwanej. I tutaj dajemy jej item. W sumie tą broń możemy te. Ojej, możemy jej dać. Bo tutaj słabo stoi. To od razu wyrzucimy. Idziemy sobie teraz do szczwanej znowu. Zobaczymy, czy moje itemy są dla niej lepsze. A, bo to wszystkie cechy są. W sumie lepiej, żeby miała trzy cechy. Rękawice, oczywiście, że lepsze. No i buty. No w sumie też można je dać. No buty są słabe, no ale co zrobić? Co zrobić, jak nic nie zrobimy teraz? No i mam sporo epików, nie? No i jak widzicie, kopalnia klejnotów się buduje, kończymy, gdzie nie ma co. I szukamy klejnotów, nie? 25, no nie jest źle w sumie. Zobaczymy, ile mały niebieski klejnot. 373. No to kozacko. Ciekawe, czy w ogóle na przebieranie mi starczy. Znaczy, czy grzybów mi starczy na wykopanie klejnotów. No ale możemy tutaj próbować, nie? O, mamy kolejny niebieski. Bardziej mi się podobają kamienie koloru żółtego. W sumie te słabsze itemy można powyrzucać. Gema możemy barbaro. O, 439. No i super. I tak, rękawice na pewno. Pyk, sombrero. W sumie te z toalety. W sumie to wszystko było w toalecie. Nie będzie kolejnych epików, więc trzeba tak z głową. 413 słaby. 200. Co ja w ogóle mówię? 221. Te wszystkie cechy to można wyrzucić. To w sumie jest mocny item w miarę. Ten pierścień to jest na 3 cechy, więc słabo. No i powiedzmy, że. A tak zrobimy. I powiedzmy, że teraz mamy trochę więcej miejsca. Mamy 5 itemów. Tak, do wiedźmy raczej tego nie oddamy. No i co? I szukamy tych kamieni swoich. Mamy inteligencję. Coś tylko, żeby nas ubrać i będzie fajnie. Jak tu żaden jeszcze nie poleciał. Dla nas. Zanim ja tu dla siebie znajdę to. No i niby jest jeden dla mnie. Jak szczwana chyba będzie w fioletowy chodzić. Tutaj w sumie ataki zaniedbałem tylko. O, mamy pierwszy. Na zręczność. Kurde, więcej czerwonych poleciało niż to jest warte tego.
Dobra, pek. Pek. Tutaj idziemy do maga. Już mag ma wszystkie w sumie kamienie, tylko że ma tu słabe. Tutaj ma 400, a tu ma 200, także słabo. No ale nic nie zrobimy, no bez przesady. Nie będziemy aż tyle kopać. Chyba ja będę w fioletowych chodzić. Samych. No same fioletowe lecą. No niedobrze, no. No jestem mocno zawiedziony. Kurde, jak czerwone same lecą. Zaraz grzybów nie będę miał. Halo. Idziemy do wojownika. On tu ma zręczność. No i będę miał zwiada tanka. No fajnie, fajnie. Tutaj jeszcze przekopiemy trochę. Jak widzicie, 3600 grzybów to jednak nie jest dużo, żeby się przebrać bez weekendu epickiego. No w sumie same fioletowe poleciały. No możemy wrzucić. No jeszcze kilka razy w sumie będziemy kilka kamieni wrzucać sobie. W sumie mogłem te czerwone dać swoim pomocnikom, bo widzę, co tu się dzieje. No ale dobra, jeszcze chwilę pokopiemy. Może jakaś zręczność wypadnie. Jak nie? Oczywiście dla woja wypada. O. Jedną zręczność mamy. Zaraz nie będziemy mieć kamieni, surowców, w sumie grzybów nie będziemy mieć na robienie lochów. Więc tu się zatrzymamy. Zrobiliśmy tanka ze zwiada. Chyba najgorsze, co może być. No ale trudno. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak jest 800 grzybów, no to co ja zrobię? Barbar chyba najlepiej na tym wyszedł. No i dobra. Tutaj od razu sobie walniemy portal. Tutaj zrobiony. Mamy już ile procent? 12% do HP. No i co? Ale tu już było łatwiej. Ho, a on się nadal stawia, widzicie to? Czy to była dobra próba? Nie, no nie rozwalajcie mnie, kurde. Dobrze, chociaż że hełm wyleciał w miarę sensowny. No i co, kurde, ja już tutaj. Trochę zdenerwowany, ale Wacław podwykonawca. Może tutaj coś się. W miarę szybko poleciał. I znowu hełm.
Kurde. Jeszcze przed 12 będzie gem. To nieźle. Jak ja tutaj motu z pobijakiem wjadę i chyba wytracę wszystkie grzyby. No co ja tu zrobię? Nic nie zrobię, no. Wyrąbałem 3K grzybów na marne. Tak wam mogę powiedzieć. No przecież tego nie przeklikam. Aha, jednak. 306, ale to i tak, kurde, zawiedziony jestem. Jak mam 700 grzybów. I tego to już nie ruszymy na bank. No i co, jak? Jak niby? Uniki? Magia uników? Tutaj rudego tym bardziej. No, chociaż się trochę przebraliśmy. Tutaj nie wiem, czy jest sens strefę robić. Tu nadal meduzy. Tylko szkoda, że broń dla Barbara. No ale udało się niby. Coś się udało. Dobra, wrzucimy już tutaj do rozmontowania itemy. Tu mamy 1000, tylko żeby broni nie wrzucać w sumie. 600, 1000. Trochę w sumie jestem zawiedziony, ale z drugiej strony to jest tylko zabawa. I tyle. Nie ma co się dołować, bo mogło jeszcze gorzej pójść. Tutaj na przykład tą czapkę jeszcze wrzucimy, coś 900, czy jest? Tu mamy ten hełm i tyle. Resztę wyrzucamy. W sumie. No. No coś w sumie można zobaczyć, czy kurde. Gem jakiś wypadnie, szczęście oczywiście. No i co? I nic. Żadnej zręczności. Tu nie ma sensu nawet. Nie ma sensu szukać. W razie jakbyśmy chcieli wojownika przebrać, mamy gemy. Na szczęście mamy gemy. O, właśnie. No i co? No i można sobie wrzucić jeden klejnot. Może wypadnie akurat szczęście. Próbujemy dalej. Coś zdziałać tutaj. Top 30 to już mamy z głowy, bo już na bank nie będzie. Nie mamy co się łudzić nawet. Niech tutaj nawet polegamy, nie? Kapcie. To niezłe kapcie. Zaraz sobie zobaczymy. Tutaj buty dla woja. A no tak, bo tego jeszcze klucz. To będzie nas trochę kosztować. Tu musimy klucz zobaczyć. 307, no.
Tutaj mag, wojownik. Co? Czekajcie. Fajny, epicki item na jedną statek. Kurde, jak ja takich itemów nigdy nie widziałem chyba. 355. No, czy to jest dla Barbara? Jest dla Barbara, tu się ucieszy chłop. Tutaj w sumie, jeżeli chcemy dalej w strefie mroku coś działać, to musimy tutaj spróbować coś przeklikać. Mamy gemy same i mamy brak miejsca w plecaku. Te itemy wyrzucimy. W sumie tu mamy zręczność, ale tu słaba zręczność, to nie. Szczwana też nie potrzebuje? Zobaczymy. No, szczwana powiedziałbym, że chciałaby taki item. Chciałaby taki gem. A reszta do wyrzucenia. No. Wyrzucenia, bo tu nie ma co. No i ciekawe, czy wypadnie tutaj jakiś kluczyk? Może teraz? A może teraz? He, no, elegancko. Po przeklikaniu 100 tysięcy grzybów udało się. Wydaniu raczej. Mamy kolejny loszek otwarty. Mamy mob dla Magusia. Maguś, czy się ucieszy? Tu jeszcze gem będzie przed 12. I spróbujemy, kurde no. Ja, najpierw to tu pasowałoby wejść. No pewnie, że się ucieszy, no kurde. Jak ja mu robię dziurę i gema mu sadzę i tyle. Albo nie, na razie nie. Bo może wypaść jeszcze coś lepszego i będę płakał. Jak tu klata poleciała normalnie? Jak tu seria leci? Nie mam w plecaku miejsca nawet. 308. No, zobaczymy. 371 barbar, rękawice. Poza odcineczkiem sobie zrobimy. No, w sumie sobie zrobię aweczkę. Tutaj spróbuję jeszcze coś przeklikać, jak tu lajtowo idzie. A, bo jak my nie mamy miejsca w plecaku. No to ten mob zostawię. W sumie buty niepotrzebne. Tutaj klata. Raczej jest tłuszczwana i dobra. Nie, plus 22, ale w sumie do. Nie wiem właśnie. Nie wiem, ja nic nie wiem dzisiaj normalnie. Ja tego nie widziałem. Jakby się kto pytał. No i tyle. Jak ja wrzuciłem w broń najlepszy klejnot chyba. Dobra, nieważne. Nieważne, nie było tematu. I tak wiele leveli nie wbiłem. Tu jeszcze spróbuję. Kilka grzybów. No może jednak? Dobra. Czyli na tym zakończymy odcinek. Jeżeli Wam on się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę. I widzimy się na kolejnym odcinku, który będzie jeszcze dzisiaj albo po północy. Także trzymajcie się, cześć.